Polska i Niemcy biorą odpowiedzialność za siły szybkiego reagowania w Europie. To jest kolejna sprawa, o której chcemy Państwa poinformować. Od lipca nasze grupy bojowe, 2,5 tysiąca żołnierzy polskich, 2,5 tysiąca żołnierzy niemieckich, będzie w gotowości do szybkiego reagowania. To są siły szybkiego rozmieszczenia wypełniające zadania kompasu strategicznego, czy takiego planu przyjętego po wybuchu wojny w Ukrainie przez Unię Europejską.